Zapraszamy na podcast Samiec Beta, podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Cześć, to ja, Simon Robot. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas w serwisie Patronite i na Bajkofitu. To dzięki Wam. Możemy poświęcać na to trochę więcej czasu. Dzięki, dzięki, dzięki. Szczególnie chciałbym podziękować osobom z najwyższego progu na Patronite. A są to Anna Lorenz, Karolina Matylewska, Marcin żer, 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 Żerko, Krzysztof Maziarz, Małgorzata Karasińska, Sandra Szwarc i Magdalena Kalipso. Bardzo Wam dziękujemy. A teraz... Posłuchamy sobie o he, 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 seksie. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Samca Beta. Jest z nami Patrycja Wonato, Wonatowska. Wonatowska, tak. Dzień dobry, e, cześć. Będziemy dzisiaj mówić o seksie. E, Ale co, o, oglądać? Już, już jest, już, już jest co, śmiesznie, tak? Już jest tego... Ja, ja tutaj mówiłem, że yy, przed podcastem, że ten podcast będzie taki, że będziemy coś pytać, ale będziemy robili wtedy. A ja właśnie mam to, że na poważnie po prostu, to jest, jest miejsce na śmianie, jest miejsce na poważne rozmawianie. Dzisiaj jest miejsce na poważne rozmawianie. Tak, dlatego się odcinek nazywa się Cirimci, tak. tak? O Cim Ci -cim". Więc yy, patrycja jest seksualką. Tak, więc no, musimy. Nie możemy zacząć inaczej, bo pytaliśmy. Sprawdzimy trochę kuchni zawsze przed odcinkiem. Pytamy, że jest jakiś temat, o którym nie gadamy. Przeważnie, ktoś mówi tam o czymś tam, że nie wiem, o aresztowaniu Buddy czy o, czy, o czymś. E, I tutaj zapytaliśmy, czy możemy zapytać o lwa starowicza. ja powiedziała, że gituwa. No więc pytam: Lew Starowicz, o sąd bohatera. No, to jest właśnie ciężki temat. W sensie takim doceniam wkład i to, co Lew Starowicz zrobił w seksuologii, że super, że rzeczywiście jest taka osoba, taka figura, która gdzieś się tym zabrał, za, za ten temat zabrała lata, lata temu. Natomiast no mam trochę tak, że wiedza idzie do przodu. Nauka idzie do przodu i warto naprawdę weryfikować pewne rzeczy, więc tutaj ukłon do osób, które zajmują się różnymi tematami, naprawdę nie pozostawajcie w jakiejś wiedzy sprzed x lat, tylko naprawdę warto iść do przodu, bo nawet język się zmienia i język też kształtuje naszą rzeczywistość i to jest bardzo istotny element. Także super wkład, ale. Z tym uwzględnieniem, że dobrze jest patrzeć na takich ludzi też w ramach bardziej takiego krytycznego też myślenia, czerpania i samodzielnego myślenia. Mm -hmm. No to kolejne pytanie: pułkownik kukliński. Zdrajca, czy bohater? <grym> czy <grym> wynoszenie nie. informacji z wojska ludowego? Nie. Yy, nie to, <grym> po prostu mi w głowie zagrało. Yy, słuchajcie, no bo tak. Zapytaliśmy ludzi, którzy nas oglądają i słuchają. Co ich interesuje w sprawie seksu? No bo różne są rzeczy. Ja też może zdradzę, jak w ogóle się narodził pomysł na ten odcinek w mojej głowie, bo e, Patrycja była gościnią w Czułych Punktach w odcinku Live w Gdańsku i wtedy stwierdziłem, że kurczę, tak fajnie by było pogadać. E, no ja, po ja prostu... wiem, kiedy ty miałeś myśli. Chcę to samo. To, to, ja to chcę. To, to mnie, ja, ta, ja chcę tak jak czułe punkty. To prawda, ale też y, y, to y, trochę zdradzę kuchni mojego życia, że jakoś mi ta rozmowa wtedy, no tam, nie wiem, no nie mówiliście jakichś nie wiadomo jakich otwierających rzeczy, zmieniających rzeczywistość, ale muszę powiedzieć, że moje cim-cirim-cim życie y, 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 wskoczyło na inny poziom. Ale to też może kwestia zrezygnowania z alkoholu, ale nieważne. W każdym razie zapytaliśmy... Was, słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, co tam Was interesuje? Najpierw jak głupek zapytałem po prostu na Instagramie, gdzie widać, kto zadał jakieś pytanie, co było złym pomysłem. Potem ktoś doradził, żeby anonimowo może zadawać te pytania, i większość dzisiaj pytań jest anonimowa, no bo to jednak jest, cały czas mówimy o. O ci, rym ci rym. O, chciałem powiedzieć ruchaniu, ale no dobra. <grym> to, to, też, nas, to, masz, to też. To też. To, będą, to są specjalistyczne terminy. To właśnie jest jeden z pytań. Czy chimci Rimci jest uznawanym terminem naukowym? Naukowym nie, e, to na pewno, natomiast no właśnie, to jest a propos tego języka, który jakoś kreuje i kształtuje. E, norm w seksuologii jest całkiem sporo, bo to nie jest tylko norma medyczna, norma społeczna, norma kulturowa, ale to też jest norma partnerska. Więc jeżeli na przykład relacja, para, osoby, które podejmują ze sobą kontakt seksualny, najlepiej czują się z tym terminem, to jest super. Okej, okay, czy ucieszył on tak jest, że. Nie, 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 nie <laughs> Właśnie to. U Szymona jest Shigibigi. Tak. Eee, nie pamiętam, nie wiem w sumie. Nie no, nie, nie, nie gadają o mnie. No Czy czyli nie jest tak, że w swojej pracy takiej codziennej e, dawno nie słyszałeś cię ci Cim? Nie, absolutnie. Tych... A faktycznie jakie są te eufemizmy, jakich ludzie używają e, zazwyczaj na to? Chyba najczęściej to, co się pojawia, no to ten teges. Naprawdę? Czyli coś, o, o czym nie mówimy. Mhm. E, pojawia się, no wie pani. To sumie, też jest chyba dosyć częste. Tak z... no, jeżeli przechodzisz się do seksuologa, seksuolożki, no nie, nie, no to tak. Chciałem powiedzieć, że z roli zawodu trochę wiadomo Trochę czym... wiesz, trochę wiem. <laughs> Tak, no to to są takie, ale rzeczywiście coraz częściej pojawia się, to myślę też dlatego, że coraz częściej używamy w ogóle tego sformułowania, czyli na przykład kontakt seksualny, nie? Mhm. Co już brzmi poważnie, ale jednak łatwo wtedy się jakoś tak komunikuje, nie? Bo mhm. oczywiście, no na przykład, nie wiem, to ruchanie też i to wtedy na przykład nadaje się temu jakieś emocjonalne znamiona, nie? Emocjonalny wydźwięk, że na przykład jak uprawia się seks, to mówimy o na przykład czymś, powiedzmy, trochę bardziej delikatnym. Jak się kojarzy to już w ogóle mówimy o jakimś zaangażowaniu, a jak się rucha czy pieprzy, no to to jest taka sytuacja, w której tam jest bardzo dużo takiej rough energii, nie? Mm -hmm. Na przykład, albo bardzo jednorazowo, więc to rzeczywiście też ma takie definicje już określone, emocjonalne zabarwienie. Okej. Okay. No Wiem, faktycznie. że będzie mądrze, no a co? Yy, no dobra, no to tutaj większość pytań, które. Dostaliśmy, no to też są jakieś problemy, które ludzie mają. Wiadomo, że tutaj pewnie nie dostaną jakichś tam sprawdzonych reguł, jak teraz mają żyć, w dwóch zdaniach, ale no może jakieś takie nakierowanie, co można by z tym zrobić. No i tutaj na przykład, właśnie, czy kobieta jest w stanie nauczyć się osiągać orgazm przez penetrację? I to jest. myślę, no, że ktoś nie może tego zrobić. Tak, jest. Oczywiście dużo zależy od samej budowy anatomicznej, ale bardzo często też jest tak, że no właśnie ten seks jest jakoś tak strasznie obarczony jakimiś takimi mnóstwem mitów, jakichś stereotypów i przekonań. No, i generalnie to, co bardzo często robimy w seksie, to się zaciskamy. Czyli na przykład chcemy, żeby było jak najlepiej. Presja jest najgorszym elementem, jaki w seksualności może mieć miejsce, a niestety jest to najczęściej, więc siłą rzeczy. No pochwa też się zaciska. Więc jeżeli coś jest mocno zaciśnięte, to nie dość, że może być ból, nie dość, że to nie będzie zbyt przyjemne, no to też samo osiągnięcie orgazmu też będzie bardzo trudne. Dodatkowo sama znajomość też w ogóle swojego ciała, tego czy jestem w stanie się dotykać, czy daję dotykać drugiej osobie moje narządy intymne, to wszystko będzie miało bardzo duże znaczenie. I dodatkowa kwestia, ludzie bardzo często też myślą, że jeżeli na przykład mówimy o kontakcie na przykład dopochwowym, to, że rzeczywiście tylko i wyłącznie, jeżeli będzie to penis, dildo, cokolwiek i czymkolwiek byśmy nie penetrowali drugiej osoby, to, że tylko i wyłącznie w ten sposób osiąga się orgazm. A to wcale nie wyklucza tego, że jednocześnie można stymulować wszystko, co jest dookoła. Można dotykać ciało i wtedy te wszystkie wrażenia sprawiają, że organizm jest na tyle rozluźniony, że naprawdę wtedy dużo łatwiej jest osiągnąć orgazm, że oczywiście do pochwowy, nie z tej penetracji do pochwowej, ale to nie jest tylko i wyłącznie tak, że, przepraszam, pokażę, czyli jeżeli mamy wejście do pochwy i tylko i wyłącznie wchodzi na przykład, nie wiem, coś, co penetruje, to, że nie dotyka tego, co jest dookoła, no to musi dotykać, bo po pierwsze taka jest anatomia, a po drugie tutaj mamy też ramiona łechtaczki, więc całe ciało bierze w tym udział, także tak. W ogóle, Twoja wyczerpująca odpowiedź na takie, taką kwestię, jakby tylko mi pokazuje, jak bardzo potrzebna jest edukacja seksualna. <grymne> nie? No bo to tak. jest niesamowite, że, że, że jesteś w stanie udzielić bardzo kompleksowej, prostej odpowiedzi mimo wszystko na, na, na rzecz, która no, zakładam, że dotyczy jakiegoś procenta kobiet, a, a faktycznie to nie jesteśmy pozbawieni edukacji seksualnej, bo to jest po prostu takie straszne tabu, że Ojzus Maria, najlepiej, żeby o tym w ogóle nie mówić i żeby się dowiedzieć tego przy okazji gdzieś. nie? No ja też właśnie po tym odcinku, który miałaś właśnie w czułych punktach, Miałem coś takiego, że padło tam kilka jakichś sformułowań, które mi tak jakoś właśnie otworzyły głowę na różne rzeczy. I mam nadzieję właśnie, że dzisiaj będzie dużo takich rzeczy jak teraz, no bo na pewno ktoś tego słucha i ma jeny. To ja mogę coś tamtego i będzie więcej takich. <grym, <grym, coś ten, tego to jest. Wpadam. A, słuchajcie, w ogóle, bo... Nie wiem, czy o tym wiesz, bo Patrycja o tym wie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Easy Toys, mm -hmm. czyli zabawy ki do właśnie robienia. ten tego. Y I musimy wymyślić jakiś konkurs. To teraz teraz mamy wymyślić ten no, Tak, no, tak, jakieś pytanie, które ludzie. To może, to problem, A co można wygrać? Można. Zestaw dla niego i zestaw dla niej. Można o Jezu, wygrać. super. Ale ty no. jako osoba e, zaangażowana w produkcję... Nie mogę wygrać? O nie, nie, nie możesz. Możemy się postarać jakiś dodatkowy zestaw e, może dla Ciebie. To jakiś kod promocyjny, czy coś. Jest kod promocyjny, tylko o. muszę go sprawdzić w mailu, ale jest. <laughs> Jezus Maria jest najbardziej profesjonalny podcast na świecie. Ale będzie. To może zrób to teraz od razu. E, i nie, nie, osobom, ja nie? tutaj Dobrze. zarzucę wędkę. E, dobra, słuchajcie, no bo tak. To na końcu. I, tak, tak w połowie to zróbmy. No bo y, dobra, rzućmy to. Czy rozmiar ma znaczenie? Pytanie się pojawiło kilka razy nawet. I tak i nie. I tak, i nie tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, część osób rzeczywiście, znowu tu budowa anatomiczna będzie miała duże znaczenie, czyli na przykład niektóre osoby będą lubiły, dajmy na to, bardzo głęboką penetrację, więc ten rozmiar, na przykład długość, będzie miała znaczenie dla tej konkretnej osoby. Nie? Natomiast co wcale nie oznacza, że nie ma takiej możliwości, bo można tak dopasować na przykład pozycje seksualne, które będą pozwalały na przykład na głębszą penetrację. Podobnie jest z grubością. Nie? To tak samo jeżeli penis na przykład jest bardzo gruby, no to dla jednej osoby będzie to super doświadczenie, a dla innej osoby to będzie na przykład bardzo trudne też doświadczenie, bo to może gdzieś powodować na przykład dodatkowe otarcia. Więc czy to ma znaczenie? Ma znaczenie, ale bardzo indywidualne i warto jest też określać swoje potrzeby, warto jest też znowu sprawdzać, więc no na przykład właśnie zabawki też yy, to pozwalają na przykład na doświadczanie tego, bo też sobie tak myślę, no właśnie, czy rozmiar, czy mówimy wtedy tylko i wyłącznie o rozmiarze samego penisa, czy to jest tak, że na przykład właśnie możemy użyć zabawek i to będzie jeden z elementów, który uatrakcyjnia nasz szkoleniu Kontakt seksualny, więc wtedy osoba, która będzie aktywna, może mnie penetrować na przykład dildem, i jednak mimo wszystko ten rozmiar, czyli na przykład długość tego przedmiotu, którym będę penetrowana, będzie miało znaczenie i będzie to właśnie jeden z takich elementów, wachlarz naszego kontaktu, naszych kontaktów seksualnych. Także pod tym względem tak, ale znowu nie idźmy w taką sztampę, że tak, musi być dużo, musi być grubo i w ogóle. Bo to wcale nie oznacza, że to życie seksualne będzie super, hiper doświadczeniem. No bo to chyba jest znowu takie wyobrażenieowe zaczerpnięte z filmów pornograficznych, chyba tak, że to musi tak. być po prostu ogromny penis. Kopyto, tak zwane. Tak, ja, ja mówiłem nie do końca. Jest. taki żart w stand-upie, że, że mnie to, zawsze mi to fascynuje ogólnie. Nie, że to musi być po prostu ogromny penis, tak. bo ja. Ja, jeżeli już miałbym sobie oglądać takie filmiki, no to chciałbym, żeby facet był taki jak ja. No, niekoniecznie jest po prostu z ogro ogromniastym z tym penisem. Yy, i, I to jest jedna z tych rzeczy, które na przykład w pornografii zawsze mnie wybijała, bo myślę sobie, ja lubię się utożsamiać z tym, co oglądam. Myślę sobie, to nie jestem ja. Ja tak nie wyglądam i nie będę tak wyglądał. No to ja nie mam tego problemu. <ślad> <ślad> <To> nie <ślad> nie. Ale jak mówię, y czyli, no bo tak, po Podsumowując, czyli Patrycja mówi, że jeżeli mamy relację, na przykład, przypuśćmy, dwóch osób, i one między sobą budują tą swoją tam strefę seksualną i sobie dodają kolejne elementy, i czasami może być tak, że nie tylko nasze ciała biorą w tym udział, tylko jeszcze jakieś dodatkowe elementy, i tym też budujemy większą intymność, to powiedz mi, gdzie w tym wszystkim, czy oglądałaś może ten odcinek, który ci podesłałem nasz ostatnio o Maciej Maleńczuku, to gdzie w tym wszystkim jest magiczne prącie Macieja Maleńczuka? W tym wszystkim? Jeżeli on jest mistrzem seksu, to z tego co ja rozumiem, to nieważne czy on ma jakąś relację z tą osobą, to jakoś mi się gryzie. Albo wydaje mi się, że ktoś tu kłamie. Albo, mhm. albo seksuolożka, która się tym zajmuje na co dzień, albo Maciej Maleńczuk. No nie wiem. Wiecie, ja myślę sobie, tak sobie od razu pomyślałam o tym, że na przykład czasami po wielkości penisa mówi się o tym, co sobą reprezentuje dana osoba. Czyli mówi się na przykład, że osoba, która ma małego penisa, jest jakaś, i na przykład bardzo często osoba musi nadrabiać. To jak o ile jest to dosyć mocny stereotyp, to myślę, że w przypadku pana Maleńczuka. No, ten stereotyp się idealnie potwierdza, nie? Czyli. Gawędziarz erotoman, który być może niekoniecznie ma sprawność seksualną na takim poziomie, że może naprawdę się uznać za króla seksualności, bo nagle, jak przychodzi do kontaktu z drugą osobą, okazuje się, że wie tylko i wyłącznie o sobie, nie potrafi rozmawiać i słuchać drugiego człowieka, to wtedy takiego seksu w życiu nie nazwałabym fajnym seksem. Mhm. Okej. Okay. No i co? Jak teraz na pewno to maleńczuk ogląda i myśli o nie e, No to jeszcze z takich, bo jest, bo tak, część pytań to są takie techniczne właśnie pytania i część to są jakieś takie bardziej ogólne, może społeczne. No i tutaj trochę już poruszyliśmy ten temat pornografii. Co nam mhm. robi pornografia? Tak? No, no właśnie. Pornografia nam też robi wyobrażenie. To znaczy, no... Y jak już czasem prowadzę te zajęcia z edukacji seksualnej, to, to jest to, co powtarzam, i młodym, i starszym ludziom, bez względu naprawdę na wiek, to to, że najczęściej na tych filmach naprawdę widzimy aktorów i aktorki. Chyba, że korzystamy na przykład, nie wiem, z jakiejś domowej, domowych nagrań, to tam jest większe prawdopodobieństwo, że widzimy jakąś realność ciał. Ale jeżeli jest to taki naprawdę film pornograficzny, który został nakręcony przez jakąś wytwórnię, no to to jest dobór. To są osoby, które. Są w, biorą udział w castingach i które no, nie są statystycznie osobami tak jak większość z nas, więc ich wygląd też będzie na przykład nie wiem, modyfikowany różnymi operacjami, zabiegami medycyny estetycznej. Także to jest jeden z tych elementów. Też sobie myślę, że no właśnie, to w jaki sposób w ogóle to wygląda, nie? czyli na przykład nie wiem, przychodzi pizza pizzaman, staje i druga osoba, najczęściej jest to kobieta, która mówi, oha, i w ogóle, i za chwilę oni podejmują kontakt seksualny, nie? No to to wyobrażenie, że ta, to zbliżenie ma się odbywać w ułamkach sekund i że my tak. jesteśmy gotowi i gotowe naprawdę na wszystko, jest po prostu tak błędnym założeniem, że ja mam takie, jeju, a potem się nie dziwimy, że naprawdę, no właśnie, że mamy trudność z osiągnięciem orgazmu, bo my musimy przygotować swoje ciała, swoje głowy bardzo często nie? do różnych rzeczy, i pornografia ma ewentualnie nam pomóc właśnie w wejściu w ten klimat seksualny, ten erotyzm, ale nie ma trwać dokładnie tyle samo, co ten film, który oglądamy. Także tu znowu, krytycznie na to patrzmy, to jest jeden z tych materiałów dla osób powyżej 18 roku życia z uformowaną plus minus jakość powiedzmy seksualnością, które poszukują tego, żeby mieć jakieś dodatkowe elementy, jakieś urozmaicenie, ale nie wzorujmy się na tym. Nie, no szkoda życia. Lepiej wymyśleć coś swojego. Mhm. Jak tak mówisz, że właśnie, że to jest yy, no taka jakaś bajka, że to jest takie ten, tak, ale z gwiazdka, Chyba, że chodzi o warszawskich taksówkarzy. Co nie wiem, czy. czy, czy Co? Tłumacz. Bo, y, no, teraz już oczywiście mniej się korzysta z taksówek, taksówek, bardziej to mm -hmm. są jakieś te wszystkie nowy i tam inne, bez reklamowania. Ale ja pamiętam jeszcze czasy taksówek, taksówek. No i nie wiem, czemu ja miałem jakąś taką zdolność, żeby mi taksówkarze opowiadali o swoich doświadczeniach seksualnych. żeby mi się w nie zdarzyło, co ty? I no po prostu jechałem sobie, bo ja często jeździłem z gitarą i mi się wydaje, że ten futerał to był kurwa mój krzyż i oni po prostu czuli, że jestem swój i mi zaczynali opowiadać. No i zawsze to było... Może były... brali cię za maleńczuka. Może, może no. Jezu, może. Yy, I ten, no i to zawsze właśnie takie były opowieści, że po prostu studentka nie miała jak zapłacić, i coś tam i pięk, piu, no, więc y, na pewno to było wszystko prawdziwe historie. Przecież by mnie nie okłamali, nie? Jacyś przypadkowi ludzie. Ale też zobacz, taka rada dla osób, które chcą więcej rozmawiać o seksie, noście gitarę ze sobą, to będzie prowokowało ludzi do takiego zagadania, że być tak. może ta osoba więcej się zna. No, ym, tak, to prawda. Ym, no, tutaj jeszcze a propos tej porno, pornografii, no bo ym, no pytanie długie. Co jeśli moje libido jest praktycznie zerowe w kontekście współżycia z żoną, a zdaje sobie sprawę ze swojego uzależnienia od pornografii? Staram się je kontrolować, ale od czasu do czasu mam wpadki i ok. i około tygodniowe ciągi oglądania i masturbacji. Terapia, jeśli tak, to jaka? Tak, zdecydowanie terapia. Tylko i wyłącznie dlatego, że no faktycznie tu pojawia się kilka elementów, czyli to, w jaki sposób, jaka jest w ogóle dynamika relacji, to, że ludzie w długotrwałych związkach rzeczywiście gdzieś ta to libido, ono spada i trzeba nad nim jakoś trochę pracować. To, że właśnie nie jesteśmy uczeni uczone o tym, żeby mówić wzajemnie o seksualności, czyli trudno jest, no oczywiście, jeszcze sobie pomyślałam, normy kulturowe, więc pytanie, czy na przykład, jeżeli mężczyzna ma jakąś trudność, czy przyjdzie do swojej partnerki i powie, wiesz co, słuchaj, mam trudności z erekcją", nie? I jakby do tego potrzeba jest to naprawdę dużo świadomości, dużo wiedzy. Yy, więc trzeba mieć język, żeby też móc o tym powiedzieć. No i jakoś się obnażyć, bo seksualność też bardzo mocno nas obnaża. I to tak zwane uzależnienie od pornografii, to może być efekt też tego, że żyjemy w ogóle w takich czasach, w których jest bardzo szybko i ten seks właśnie taki klasyczny, powiedzmy, czyli taki fizyczny z drugą osobą czy innymi osobami, to jest seks, w który trzeba włożyć trochę czasu i trochę energii. A pornografia daje nam bodziec, mózg odbiera sygnał, generalnie to wtedy bardzo szybko wpływa na nasz układ krwionośny i jesteśmy gotowi, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wzwód, jest on dużo szybszy do osiągnięcia. Więc nie trzeba się napracować i dużo łatwiej jest rzeczywiście oddać się wtedy tym ciągom masturbacyjnym przy pornografii, niż wejść teraz w kontakt seksualny z drugą osobą, przy której trzeba się jakoś postarać, a nóż widelec może i będę mieć na początku wzwód, ale później ten wzwód mi opadnie, i co wtedy? Wtedy są na przykład leki, no ale leki no to generalnie coś, i nagle nawarstwia się tego olbrzymia ilość, więc dlatego terapia. Może być terapia poznawczo-behawioralna, ale może być też po prostu wizyta u seksuologa, seksuolożki. Zaczęłabym naprawdę od psychologicznej kwestii, a nie od razu w medyczną, więc zapraszam. Patrycja, a ustawienia hellingerowskie? Jakby wykopać rów i po jednej stronie są fani ustawień hellingerowskich, a po drugiej inni ludzie. To po której byś stronie rowu stanęła? Bo, e, ponieważ ja lubię tak korzystać z różnych elementów, to powiem tak, że może bym tak nawet spróbowała pośrodku, w takim sensie, że Ustawienia same w sobie mogą być, no bo to też jest elementy psychodramy, które są wykorzystywane w psychoterapiach. I one są naprawdę bardzo cennym doświadczeniem, ale absolutnie nie można człowieka po prostu zostawić z tym, co się wydarzyło na ustawieniach i po prostu puścić go do domu. Tam trzeba jeszcze zrobić cały proces domknięcia, przyjrzenia się temu, co się pojawiło, zaopiekowania się tym, więc samo ustawienie, sama psychodrama absolutnie nie wystarczy. Do tego trzeba jeszcze proces. Procesu terapeutycznego, który może dopiero jakby naprawdę pozwolić zamknąć te doświadczenia, te wyobrażenia, to co się tam wydarzyło, także no. Tak. Tu okay. bym był bardzo ostrożny. A, a jeszcze kontynuując poprzedni temat, był kiedyś taki film. Nie wiem czy go kojarzysz Big John, chyba się nazywa? Joseph Gordon Lewis. Yy, gra tam główną tak, rolę. Tak, 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 tak. ten film? Tak. Yy, yy, to ja powiem o czymś, A jeszcze jestem ciekaw Twojej opinii też na temat tego filmu. Po jednym, żebyś ten film bardzo podobał: to było o yy, facecie, który jest uzależniony od masturbacji. Spotyka się yy, dosłownie no, po prostu ze Scarlett Johansson, i okazuje się, że nie za bardzo jest w stanie się z nią zgrać. Gdzie właśnie ten element tej uzależnienia, tego uzależnienia od masturbacji no jest ogromnym czynnikiem, który mu przeszkadza. I mi się ten film bardzo podoba, bo on jest w ogóle i zabawny, i, i daje do myślenia, a jestem ciekaw też Twojej opinii. Mhm. Tak, ja w ogóle sobie myślę, że ten film fantastycznie pokazuje, no właśnie, po pierwsze też to, w jakim wyobrażeniu też czasem żyjemy, nie? To znaczy, on sobie wyobrażał, też marzył, i w ogóle, właśnie Scarlett była wręcz spełnieniem jego najskrytszych marzeń, nie? I nagle okazuje się, że Jestem z osobą, o której marzę, to jest mój ideał, ale to życie seksualne wcale nie jest takie proste. I tu znowu to jest to, co się dzieje też z nami. Mamy jakieś wyobrażenia, że jak już to przyjdzie, jak już spotkam tą osobę, to nagle po prostu moja seksualność rozkwitnie. Ale to jest oddawanie w ręce drugiej osoby swojej własnej seksualności. Mhm. I też nawiązując do tego pytania tutaj, że e, osoba pisała, moje życie, moje libido jest praktycznie zerowe. Naprawdę szczerze. To taka sytuacja, w której osoba może powiedzieć, że naprawdę nie mam w ogóle libido, te sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Więc to jest tak, że to libido opada nam bardzo często właśnie przez te wszystkie wyobrażenia, przez to, w jakim środowisku się wychowujemy, to właśnie jakie mamy wyobrażenie na temat seksu, co tam powinno zaistnieć, no i że jakoś trudno jest też czasem, no bo wiecie, to jest tak, nie zawsze ściągamy ubrania ale przy założeniu, że na przykład ściągamy te ubrania, no to odkrywamy wszystko to, co mamy sobie, no właśnie takie nagie, gołe. Więc jeżeli coś w tym kontakcie seksualnym się tam wydarzy, no to my nie mamy czym się zakryć i czym się okryć. Więc w seksie spotykamy się bardzo często właśnie z tą intymnością, bliskością, z tym bardzo często, czego nie mamy w swoim życiu, do czego jakoś chcemy dążyć, ale z drugiej strony jest nam bardzo trudno. Szczególnie pokoleniowo patrząc, nie? zimnych, chów, wiecie, te wszystkie inne rzeczy, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to będzie miało wtedy bardzo duże Znaczenie, bo jeżeli my mamy jakąś trudność, żeby, no właśnie, porozmawiać o tym, co nas boli, o tym, że co jest jakieś trudne dla nas, to my tak na dobrą sprawę nie spotykamy się w bliskości. Czyli ten seks też do końca nie może być prawdziwy, bo tam nadal jest ten wątek, ten element udawania. Hmm. I ten film. Z mojej perspektywy on świetnie to pokazuje, nie? że jednak mam wtedy potrzeby, mało tego. Część na przykład mężczyzn, osób z penisami, też ma tak, że rzeczywiście bardzo dużo emocji tutaj w, w okolicach brzucha też się bardzo dużo gromadzi. I to jest tak, że jeżeli mężczyzna odczuwa, osoba odczuwa bardzo dużo napięcia, to czasami to napięcie będzie mylone z napięciem seksualnym, a wcale nie musi być seksualne. Czyli ja rozładowuję na przykład, nie wiem, złość, frustrację, nie? I wtedy wiecie, ten seks musi być jakiś, bo to wtedy może z zupełnie innych pokładów, na przykład, nie? I to też jest okej, okay, żeby na przykład umówić się z drugą osobą, ej, słuchaj, na przykład, nie wiem, mam bardzo dużo napięcia, potrzebuję takiego mocnego seksu, nie? I jeżeli ta osoba druga o tym wie, no to wtedy rzeczywiście ten seks może spełniać takie moje funkcje i takie potrzeby. Ale jeżeli ja to robię, że, nie wiem, muszę, że coś tam i w ogóle i tak dalej, no to to nie do końca te jest ta motywacja, i dlatego trudno mi się wtedy nakarmić tym kontaktem. Nie? A trochę odwracając y, tutaj sytuację, no bo tutaj też powiedzmy, że bardzo często te pytania, które dostajemy, no to są pytania o kontakt kobieta-mężczyzna, no ale jak się domyślacie, wszyscy niech się ruchają z kim tam chcą, jak ta druga osoba też ma na to ochotę, to się ruchajcie tam. Czy inne nawet osoby, nie? I osoby. To też <gry> różnie. Y, w każdym razie tutaj jest takie pytanie, no bo y, y, o czym jest potrzeba bycia zdominowanym w łóżku i czy płacz po orgazmie jest normalny? Dobra, to zaczniemy od potrzeby dominacji. A, to jest y, też szerokie pytanie, bo z jednej strony bym powiedziała tak, no czy potrzeba dominacji jest o czymś? Niekoniecznie. To jest tak, że czasem potrzebujemy, żeby druga osoba dała nam po prostu takie, a nie inne elementy. Preferencja, tak? Dokładnie. Czasem może być tak, że no i tutaj już wtedy warto się naprawdę poprzyglądać sobie, bo to może być na tej zasadzie, że ja na przykład mówię mojej osobie partnerskiej, ja lubię być dominowana. I jeżeli ta druga osoba tylko i wyłącznie ma być taka, no to gdzieś to trochę zamyka nasz kontakt seksualny, naszą cielesność i też seksualność, ale też obarcza drugą osobę. Osobę odpowiedzialnością. To znaczy, ona najczęściej wtedy musi inicjować ten seks i ona musi przejmować odpowiedzialność. Więc to jest fantastycznie wygodna pozycja, nie? Więc dobrze jest czasami też posprawdzać tą swoją energię, bo sobie tak myślę, że no właśnie ta dominacja wcale nie musi być taka. Tylko przepraszam za efekty dźwiękowe. Super, <laughs> bardzo pożądane. <są. laughs> ale może być też taka, że na przykład ja mogę po prostu powiedzieć drugiej osobie, że ja dzisiaj mam ochotę na to, na to, i to też jest forma dominacji na przykład, nie? No, ale czekaj, czekaj, czekaj. No. Bo jak to już pewnie dużo osób ma teraz. Jak to? Umawianie się przed cimci-rim-cim no. cim, cim, na coś. No. Przecież to jest obdzieranie. Co, może jeszcze pytanie, czy ktoś ma ochotę? Oczywiście, no, no. <laughs> ale super, że o tym mówisz. E, tak, ja w ogóle jestem zwolenniczką też takiego jasnego komunikowania się, jeżeli chodzi o seksualność i tak te pytania, to a propos tego, co też słyszę bardzo często, to dokładnie to, czyli to odziera ten właśnie to napięcie i w ogóle. Ja jestem akurat tego zdania, że jeżeli na przykład dzisiaj mamy niedzielę, tak? No to jeżeli ja się na przykład z osobami, z którymi podejmuję kontakt, umówię na to, że w środę będziemy mieli kontakt seksualny, to nie dość, że ja się do niego przygotuję. To ja już od dzisiaj będę myśleć o tym, że w środę będzie ten seks i zobaczcie, ile czasu ja już poświęcam na swoją seksualność. To jest to najpiękniejsza rzecz, jaką mogę dać ha. i sobie, i drugiemu człowiekowi, nie? A... I wtedy można na przykład. Powiem to, umyć dupę, bo ja To jest, jest ostatnio moja, moja misja. Już to w paru miejscach mówiłem, że myć dupę, że to jest podstawowa. Nie tylko nawet, nie? Nie tylko, ale od tego zacznijmy, nie? że zróbmy jedną rzecz dla innych, jak idziemy z kimś do łóżka. Umyjmy dupę, no. Czy ty się jakoś lepiej poznaj z Patrycją wcześniej? Nie. Niesamowite. Że... Ale jest sąsiadką, więc no, tak. się okazało, więc co, no, my na Grochowie tak rozmawiamy. Tak, tak. tak. Spacerze, na, na spacerze w parku. Tak, ale mówiłaś mądre rzeczy. Dziękuję. W Tak. Y y Dalej tam było coś Drugie jeszcze. Drugie pytanie, o, a, tak. czy płacz po orgaźmie jest normalny? Yy, yy, może być, yy, dlatego że yy, też od razu nie trzeba nadawać temu takiego znaczenia, że coś złego się dzieje, tylko znowu ten orgazm może być, no właśnie, na przykład, takim doświadczeniem, którego albo dawno nie miałem miałam, albo może być takim doświadczeniem, które coś znowu we mnie otwiera, albo mam właśnie kontakt z takimi kawałkami, z taką emocjonalnością i bliskością, że po prostu mnie to wzrusza. Więc aż się zapowietrzyłam, więc generalnie to jest tak, że jeżeli to się powtarza i jeżeli to wzbudza jakieś wątpliwości, to wtedy warto ewentualnie to jakoś przegadać z kimś, kto się na tym zna, ale w innych okolicznościach nie. Więc jeżeli na przykład zdarzy się taka sytuacja i jesteście w takich okolicznościach, że osoba, z którą podejmujecie kontakt seksualny, zaczyna płakać, to to, co na przykład najlepiej jest zrobić, to zrobić właśnie takie, takie zaopiekowanie, czyli czy czegoś potrzebuje, czy to jest OK? Bo czasami może być tak, że to jest właśnie ten fajny moment, jesteśmy w bliskości, osoba jakoś sobie to e, poukłada, przyswoi i wtedy już w ogóle tam takie seksu mogą odchodzić, że już głowa mała. Bo to też czasami jest tak, że na przykład ten płacz jest, bo my jedziemy na wojnę walczyć na drugiej wojnie światowej i wtedy nasza dziewczyna sanitariuszka zostaje. Mhm. No to byłeś ty... w takiej sytuacji byłeś? Tak, zginął co a propos to mój, tak mój ojciec. Yy, nieważne. Ale to temat fantazji, więc. Tak, tak. <laughs> yy, słuchajcie. Yy... A czekaj, a ty masz na przykład po seksie coś takiego, co robisz i chciałbyś też ja? wyjaśnić? No. Ja mam tak, że... A co powiem to? Ja. Yy... Wszystko mnie śmie zaczyna śmieszyć bardzo. Bardzo bardzo, bardzo taki gigli. Tak, taki... bardzo mm. jest ten gigli i mam taki, żeby mnie nikt nie dotykał teraz. E I to jest sztuka kompromisu, no bo na przykład e moja narzeczona, a powiem to ma w drugą stronę, że chce się przytulać wtedy, mhm. i to wtedy trzeba się jakoś zgrać. E zgrać w tym wszystkim. I też o tym jest kolejne pytanie, no bo tak. Hmm. Jak osiągnąć kompromis? Ja chcę cim cierim, cim codziennie, a narzeczona raz na tydzień. Ciekawostka, to nie moje pytanie. To ktoś zadał, mhm. bo u nas w domu jest inaczej. Więc tak. Yy, chłop chce, domyślam się, że chłop domyślę codziennie, no to różnie może ale być. to nie musi być chłop. Jak się złapać po środku? Mhm. Ja bym bardziej sobie gdzieś spróbowała ocenić, to rzeczywiście bardzo się nadaje na przykład na terapię relacyjną, żeby w ogóle powiedzieć dlaczego, bo znowu też zobaczcie, ten seks jest w ogóle takim różnym narzędziem w relacji, nie? Tutaj, no jeżeli ja na przykład chcę codziennie, a drugi człowiek na przykład chce raz w tygodniu, no to to jest taka sytuacja, że ja muszę prosić o ten seks mm. na przykład, nie? Więc to może być też forma jakiejś dynamicznej Dynamiki, która się wyrabia w relacji, czyli jeden człowiek jest proszący, drugi ewentualnie godzący się lub zabraniający. Nie? Kiedyś się mówiło o tym, że rzeczywiście to jest trochę takie narzędzie władzy. No, czy coś w tym jest? Trochę tak, i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o tę sferę seksualną, ale w ogóle, może ktoś jakoś ma na przykład nie wiem, trudności z określaniem granic w innych obszarach, i to jest jeden z takich obszarów i jeden z takich elementów, przy których rzeczywiście może wyznaczyć granice. Druga strona to może być taka. Że mogą być jakieś zranienia, jakieś doświadczenia w relacji, i dlatego na przykład nie chcę dawać komuś dostępu do takiej bliskości, nie? Jeszcze czymś innym może być tak, że na przykład jeżeli dam komuś tyle, ile będzie chciał, chciała, no to na przykład, nie wiem, przestanę być dla tej osoby atrakcyjna, bo przecież seks musi mieć jakąś nutkę tajemniczości i w ogóle trzeba jakoś to napięcie cały czas pobudzać. A ludzie robią to naprawdę w bardzo różny sposób. Więc. Na tak sformułowane pytanie powiedziałabym, że kompromisem będzie przede wszystkim zaczęcie rozmawiania o seksualności, bo czasami to też rozładowuje napięcie i porozmawianie o tym, czego możemy oczekiwać lub czego możemy chcieć i potrzebować od drugiej osoby. Bo znowu mamy wyobrażenie, że seks to jest tylko i wyłącznie penetracja, a seks to też dotykanie dotykanie siebie, dotykanie indywidualne ja leżę, druga osoba leży, że ja się dotykam, druga osoba siebie dotyka i tu nadal jest seks. Możemy się tylko po prostu całować, używać zabawek erotycznych, więc ten seks może się odbywać codziennie, albo na przykład nie wiem, ja się stymuluję, ja się masturbuję, a drugi człowiek po prostu sobie leży obok i się na mnie patrzy. To też jest seks. Tylko pytanie, czy ja mam gotowość, chęć i otwartość, żeby w ogóle w tym uczestniczyć. Także seksów można uprawiać codziennie jak najbardziej, tylko. Naprawdę w różnych konstelacjach i doświadczeniach. A jak to wygląda z czasem właśnie w relacjach? Czy jest jakaś ustalona liczba, albo przynajmniej jakaś średnia, do coś do czego można się odnieść? Były takie pytania. Ja wiem, że, że takie tak, pytania tak wiem, tak. Że takie pytanie się pewnie pojawiają. Co, co jest, jak, jak to wygląda, że kiedy mówimy o zdrowej relacji, że jak często ten seks wtedy występuje? Mhm. Czy jest w ogóle jakakolwiek reguła, jeśli o to chodzi? No nie ma. Natomiast rzeczywiście badania na przykład profesora Izdebskiego pokazują, że średnio Polcy, Polacy, Polki, Polacy uprawiają seks w piątek chyba o 21.30. O to nie wiedziałem, że w... tak jest. <laughs> tak. I dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wtedy mają wolne. Mhm. I następnego dnia mają wolne, bo część ludzi pracuje w takim trybie, więc wtedy mogą sobie jakoś poświęcić na przykład czas i miejsce w ogóle na ten seks. Eee, ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście warto zobaczyć, czy na przykład ten seks raz w tygodniu to jest to, co jakoś może nas zadowolić, usatysfakcjonować. Że chociaż raz w tygodniu, na przykład, możemy się faktycznie jakoś spotkać w różnych właśnie okolicznościach, nie? żeby jakoś pobyć ze sobą, tylko i wyłącznie dla tego tego, że no właśnie w przeciwnym wypadku ludzie zapominają o tym, żeby siebie dotykać wzajemnie, w sensie przytulać, jakoś, no właśnie, całować na pożegnanie i w ogóle te wszystkie całe rytuały. I to jest bardzo istotne, bo dzięki temu my w ogóle mamy też taką bliskość, też na przykład, nie wiem, leżymy obok siebie na gonie, żeby o takich rzeczach pamiętać. Czyli to znowu nie musi być penetracja, ale postarajmy się na przykład raz w tygodniu, żeby było jakoś tak bardzo blisko. Tak, hmm. żeby naprawdę można było powiedzieć, kurczę, ale fajnie. Odpalacie sobie samca beta w piątek wieczorem. Przytulacie się do siebie. Przytulacie się na golasa i po prostu <grym> sobie słuchacie, jak tam gadamy o pierdołach. Jak, jak Szymon mówi, gówno z dupy na przykład. <grym> i wtedy się intymność buduje <grym> właśnie w związku. E, o, ja myślę, że zrobimy taki konkurs, bo tak, dwa zestawy są Easy jest tutaj do wygrania i proszę... Napisać w komentarzu określenie na stosunek seksualny, o. różne i my wybierzemy najśmieszniejsze dwa, a y, Patrycja u siebie zrobi konkurs na Instagramie na trzeci zestaw, tak. więc zapraszamy do Patrycji na Instagram. Jak się nazywa twój Instagram? Patrycja Wonatowska. Proszę bardzo, e, Tak, y, i tam mądrzej jest trochę niż u nas, w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj poziom merytoryczny... Dlatego czasami równoważymy tak, czymś więc ja totalnie tak po prostu to złamać yy, czasami. Jak się łamią? Nie powiem tego. Yy, no dobra. Jaki jest z perspektywy specjalistki optymalny wiek do rozpoczęcia współżycia seksualnego? No, rzeczywiście norma prawna jest taka, że trzeba mieć ukończone 15 lat, żeby móc podjąć kontakt seksualny. I ta różnica w tym wieku nie może być wyższa niż 7 lat ze względu na znowu ochronę też osób, bo wtedy robi się zależność, czyli można w bardzo łatwy sposób wykorzystać. Jest, jest tak prawnie? Nie pamiętam, czy to jest dokładnie, ale jeżeli chodzi o element pedofilski, to tam okay. rzeczywiście tak jest, no bo oficjalnie pedofilia, no to jest podejmowanie kontaktów seksualnych z osobami małoletnimi, które które nie wykształciły jeszcze trzeciorzędowych cech płciowych, natomiast osoba małoletnia to osoba poniżej 18 roku życia, więc tutaj no. rzeczywiście jest ten element prawny. Natomiast z mojej perspektywy to jest tak, że no rzeczywiście ten wiek, taka średnia, to jest około 18 lat, nie? nadal. Natomiast, no, powiem tak. Osoby, które podejmują mniej więcej właśnie w tym i późniejszym wieku kontakty seksualne to są osoby, które miały też już możliwość dowiedzieć się czegoś, posprawdzać, pobyć też na przykład ze swoją seksualnością, no bo też w okresie dojrzewania tam naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Ja tak, koło stwierdzenie, że za dużo się Dokładnie. Dzieje, no. I też jak rozmawiam z młodymi ludźmi, no to wiecie, zmiana ciała, zmiana głosu, yy, włosy, yy, hormony ci wybijają, jakby naprawdę mózg zupełnie inaczej pracuje i funkcjonuje. I faktycznie to jest tak, że, że trudno jest jeszcze w tym wszystkim dołożyć jeszcze kolejny element, nad którym trzeba się zastanowić, czy chce być dotykana, czy chce uprawiać seks prezerwatywą, czy w ten sposób ma być, czy tak, a nie inaczej raczej. Więc to, co bym zrobiła, to rzeczywiście na początku bardziej bym się na przykład nastawiała w ogóle na dotykanie też z drugim człowiekiem, na całowanie, na to, czy w ogóle jest mi fajnie w tej bliskości, w tym dotyku, na to, żeby siebie samą, siebie samego też dotykać i poznawać. A później po prostu przechodzimy do tego, żeby uprawiać seks z drugim człowiekiem, bo znowu tam jest potrzebna ta rozmowa. Czyli rozmawiamy o tym, w jaki sposób ja chcę, bo. Wczoraj byłam na świetnym spektaklu. Blasz się nazywa. I nie powiem dokładnie co i jak. W każdym razie chodziło tam o taki element, że jedna z bohaterek, jedna z aktorek wygłasza taką wersję, taki wers, czy taką, taką część, która mówi o tym, a co jeśli jest tak, że jeżeli ja mam już chłopaka i uprawiałam z nim seks raz, i to nie było wcale fajne doświadczenie, ale później byłam u niego w domu i sobie rozmawiałam, i on zaczął mnie dotykać, i ja w sumie nie wiedziałam, czy tego chce czy nie, ale on dalej mnie dotykał. A później zaczął mnie rozbierać, i ja nie wiedziałam, co dalej zrobić. Ale on nadal dalej się posuwał i w końcu włożył tego penisa do pochwy. To, czy to jest zgwałcenie, czy to nie jest zgwałcenie. Więc, żeby umieć podejść właśnie do takich aspektów i żeby umieć też określać albo mówić właśnie nie, dawać wyraźną informację, nie chcę tego, też trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy, nie? więc tutaj naprawdę nie przejmujcie się tym, że jeżeli, na przykład, nie wiem, są osoby, które mają, nie wiem, 25 lat i jeszcze nie mają kontaktu seksualnego ze sobą, naprawdę hookers. Chodzi o to, żeby było bezpiecznie, że to ja wyznaczam to bezpieczeństwo. Czemu się śmiesz? Nie, bo ja, 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 się, ja się uśmiecham, bo to są rzeczy, o których jak żałuję, że ja nie słyszałem, jak tak. byłem młodszy. Nie? No. Ja mając e, 17 lat, czułem jakąś taką przedziwną presję, że ja już muszę Tak. I to był, po prostu mój pierwszy raz był tragiczny w jakichś dziwnych okolicznościach na Sylwestrze i miałem tak, że do tej pory po prostu bardzo źle wspominam i żałuję, że po prostu gdzieś, no nie wiem, to no, pewnie ktoś mi nie powiedział, nie nauczył i na zasadzie, że hej. Ale jak się tak zastanowić, no to skąd jeszcze te tam powiedzmy 20-30 lat temu, jak ty chodziłeś do szkoły, to... <laughs> Nie, no nie aż tak dawno. Ale że no, skąd mieliśmy czerpać te informacje, nie? W sensie... Z domu. No gdzie z domu? Jak, gdzie z domu jak... To by było cudowne, nie? O, mogę, mogę powiedzieć wam anegdotę, jak moja mama mi opowiadała. Moja mama wywodzi się z Podlasia, z bardzo małej wsi i mam matka, moja babcia była taką po prostu naprawdę... Panią ze wsi, nie? I moja mama mówi, że kiedyś się chciała dowiedzieć od swojej matki czegoś o miesiączce, na co jej matka powiedziała: A idź ty świnio! I mam takie, o no, Boże! Tak to leci, nie? Ale to pokazuje też, no, jak potrzebna jest na mnie edukacja i że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie o tym, że rozmawiamy o tych seksach i tak. o tych pozycjach, tylko też, no właśnie, tam jest jeszcze mnóstwo No właśnie, no innych. bo to też mi się na przykład yy, tak yy, kojarzy, że ten mój okres dojrzewania, no to seks to mówienie o sferze intymności w seksie w ogóle nie istniało. Z mojej perspektywy i tylko to było właśnie technikalia, nie w sensie a to, a tu, 6, 9, py, ty, A propos tego, kolejne pytanie. No. Ludzie tym żyją. Ehm... A to już tak odpowiadając, nie śmiałem się z tego, co mówisz, tylko. Nie, 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 ja też. Uśmiechałem się sam do siebie, do swoich wspomnień yy, z pewną nerwowością. Yy, znaczy, bo też sobie tak myślę, że właśnie yy, to jest tak, że. Na mojej ścieżce, jak też rozmawiam znowu z ludźmi naprawdę ze wszystkich pokoleń, bo pozdrawiam mojego klienta 93 lata, naprawdę ludzie dbają o seksualność, ale muszą po prostu też wiedzieć o pewnych rzeczach, nie? Muszą mieć z czego korzystać i z czego czerpać, i dopiero wtedy ten seks może naprawdę być fajny, bo to nie jest wiedza, z którą się rodzimy, a jest jakieś takie dziwne przekonanie, że na pewno się wie. Tylko no skąd? Tak. To jest jak hmm. z y, kursem prawo jazdy. Wsiadasz do samochodu z tym panem kursantem Andrzejem, <laughs> i hmm. przez samo wejście do samochodu już magicznie hmm. przejęliśmy jego <laughs> wiedzę. To jest ta sama sytuacja, że no jesteś po prostu osobą i wiesz, no przecież pochodzimy z seksu. Nieważne. E, słuchajcie, pytanie. E, jedni mówią, że scissoring, czyli tak zwane nożyce, w lesbijskim seksie to mit. Inni, że totalnie nie mit. Jaka jest prawda? Jak to zrobić, żeby działało? Ale mit w jakim sensie? No, że nie że jest... nikt tak nie robi, czy tak. że co robi? No, robi. No dobra, mit, bo... czyli to ja nie wiem. No tak, no zadaj takie pytanie, no nie wiem. No może jakiś chłop nie wiedział, czyli. Robi, nie jest. ale to znaczy... znaczy. domyślam się, że jak ktoś pyta, żeby jak zrobić, żeby działało, to domyślam się, że raczej nie chłop. A, no faktycznie. to, to, z, to znowu, to ja bym powiedziała, tak, że znowu też to jest o tym. Yy, jak wiemy lub nie wiemy, jak zbudowane jest to nasze ciało, bo no właśnie, można się tak ułożyć, że potencjalnie każda inna osoba, która na przykład jest w takiej pozycji, robiąc takie, a nie inne rzeczy i uprawiając właśnie takie pozycje, że na przykład osiągnie orgazm, a nagle będzie druga, która będzie na przykład też tak spięta i tak będzie się fokusować tylko i wyłącznie na tym, że o rety, rety innym to wychodzi, przecież miało to wyjść i no w tak. ogóle miało być super, tak, tak. nie? A nagle nie wychodzi, mhm. no to tu odbieramy w ogóle wszystko, więc jakby jest jakieś prawdopodobieństwo, co zrobić, żeby wychodziło? Rozluźnić się. No dobra, a takie pytanie Patrycja techniczne właśnie, jak tutaj ktoś ma problem, jak to, żeby zadziałał i ten? Czy są jakieś materiały, które polecasz, na przykład wideo takie pokazujące realnie jak technicznie mogą wyglądać rzeczy? Wytwórnia. Kanały? No nie wiem, w sensie, bo jest... wytwórnia na pewno Eriki Last, no, to, to jest to tak zwane porno feministyczno-queerowe. No to tam rzeczywiście jest tak, że dużo większą uwagę zwraca się w ogóle na to, jak naprawdę realnie wygląda seks. Czyli są tam ludzie, jasne, którzy też się zgłaszają, są aktorami, aktorkami, ale jednak mimo wszystko ich ciała są też dużo bardziej różnorodne, zakładają prezerwatywy, więc to też nie dzieje się od razu. Mhm. Więc jeżeli patrzeć, to naprawdę raczej szukać tego kujerowego porno, bo tam jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu będzie dużo bardziej realnie to, co naprawdę się dzieje w seksie. Okej. Okay. A propos prezerwatyw. Co zrobić, jeśli mężczyzna nie potrafi dojść w prezerwatywie? Dobrać rozmiar. To znaczy. O. Bardzo często jest tak, że mężczyźni właśnie mówią, że nie, bo nic nie czuję, bo coś. No ale teraz, jeżeli mamy prącie i jeżeli prezerwatywa bardzo mocno na przykład obciska tu, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ta sfera, która jest pokryta lateksem czy innym materiałem, będzie na przykład rzeczywiście dobrze i fajnie odczuwać. Więc ten rozmiar wystarczy wtedy wziąć lekko większy, tak żeby nadal nie spadało, ale tu już będzie dużo luźniej, dużo swobodniej, będzie ochrona. Poza tym my mamy teraz tak cienkie prezerwatywy, że naprawdę tutaj po prostu poszukiwać swoich, bo jest ich cała masa, więc lepiej po prostu pokorzystać, popróbować sporo tego. Bardzo mi się podoba, że są konkretne odpowiedzi. Tak na że? Konkretne pytania. byśmy tylu konkretów w ogóle. <noise> tak. że... <noise> I teraz ludzie się tylko i sobie zapisują wszystkie rzeczy. Szymon, jakie buty polecasz do biegania? Po pierwsze, dziękuję za pytanie. Po drugie, eh, no... Ja się dowiedziałem, że mam za małe buty. Że buty mm. do Tak, że powinny być o wiele luźniejsze, że tak z dwa numery nawet mogą być większe. Co najmniej rozmiar, numer. Właśnie, a ja mam tak na styk, i jednak przy, jak trochę pobiegam kilometrów, to mnie stópki bolą, a ja mam delikatne stópki okay. bardzo. Bo Ale, ja jestem delikatną osobą. A, czyli tak jak z prezerwatą, czyli kupić większą tak. po prostu, żeby nie obciskać. Z... Nie, nie, tu niebezpiecznie, wiesz, bo to, to, to nie ma być dużo większa, mm -hmm. bo może wtedy się zsunąć. To też a, niebezpiecznie. No, to no. no a druga rzecz, że biegałem więcej po. Yy, nie po betonie, tylko po lesie i miałem buty takie nie jakieś super grube i było fajnie, ale teraz trochę więcej biegam po betonie i muszę jednak kupić sobie. Większe buty. W sensie... To jest niesamowite, jak jesteś w stanie wymyślić drogę do tego, żeby powiedzieć o tym, o czym no, dokładnie w tym, w danym kurwa, momencie. No ale pytali o to, no mogę ci pokazać to, co ja mam teraz wymyślać, że nie zapytali. No, jak... ale wiesz, Czemu nie... to pytanie o nożyce jest ważniejsze niż to o to buty? A pojawiłeś się coś o Delfinie Danielu? No nie. Nie? No nie. Jezu przestało być w No mura. musisz przynieść go kiedyś. Może zrobimy Kurczę, odcinek ale... kolejny na świąteczny z Patrycją, będzie Delfin gadał z Patrycją. O seksie. seksie. No, może tak. Ekstra. Znaczy, wiecie, ja w ogóle nawet bym łatwo mogła nawiązać do, tych, do, do tego biegania i do tych butów. No. Bo po pierwsze, buty to jest jeden z elementów, które można y, fetyszyzować. W sensie, mogą być, nie, no, no. Buty no to na to wysokich, ja nie. na przykład, obcasach. No. Ale też i wszelkie inne. Ale też jakoś sobie pomyślałam o takim zdrowiu też ogólnym. Że to też jest w ogóle jakiś taki szalenie ważny element. No tutaj jedno z pytań, to ja jestem w stanie odpowiedzieć na nie. No, dawaj. Y no, y no, właśnie, <laughs> No, dawaj specjalista, no. Nie, czekajcie, gdzie ja to widziałem. No, chodzi o to. Solidna obietnica, no, dawaj. Can't wait e... A. E... No, nie wiem, gdzie jest to pytanie, ale. <laughs> Zgubiło się. Nie, nie, nie masz a, psychy A propos tego biegania, chodziło mi o to po prostu, że na przykład też e, przez to, że zbudowałem sobie jakąś formę, taką po prostu wytrzymałościową. Staminę. Stamina, że mi wzrosła, to na się przekłada stamina. na seks-staminę po prostu, mm -hmm. więc jak chcecie sobie zboostować trochę, no to to jest taki, może nieprosty sposób, bo to trzeba w chuj godzin poświęcić. Pewnie są jakieś <grym> lepsze sposoby, ale ja polecam. Ale jest tutaj pytanie takie. Naturalne metody treningu penisa, żeby wytrzymać dłużej, to jest bez żelów znieczulających. Medytacja? <grym> tak. I uśmiecham się trochę, bo rzeczywiście no nie ma żadnych ćwiczeń, jeżeli chodzi o penisa, czyli jakieś przytwierdzanie ciężarków i tak dalej, no nie. Natomiast ja sobie myślę, żeby znowu trochę powalczyć z takim przekonaniem, że na przykład, jeżeli dajmy na to seks ma trwać trzy godziny albo północy, to mamy takie wyobrażenie, że ten penis musi być cały czas w erekcji. No nie. W sensie takim ten seks będzie bardzo różny, to tak samo jak u osób z pochwą, z cipką, yy, u kobiet. Ta lubrykacja wcale nie musi być trwała, więc to wcale nie oznacza, że ma mniejszą ochotę na seks i podobnie jest ze wzwodem, że sobie tak myślę, że po co wtedy trenować, skoro można po prostu czerpać. Tak można inne rzeczy robić po prostu, które nie wymagają erekcji. No, czerpać dokładnie. penisem jak? Ja sobie wyobraziłem kumus. No, no. Nieważne, nie, nie mówmy o tym. Ym, no tutaj są takie społeczne też tematy. Dlaczego kobieca seksualność jest tłamszona? Mamy slut-shaming. Dlaczego mamy podwójne standardy wobec mężczyzn i kobiet? On jest cool, ona szmata. Tak. Y, I takie tematy. No be, tak, tutaj... Ojej, no myślę sobie, że najprostszą odpowiedzią jest jedno słowo, czyli patriarchat. Eee, Co? No bardziej pod tym względem, że faktycznie ta męskość jest w ogóle jakoś taka dziwnie utożsamiana właśnie z taką siłą, odpornością, właśnie jakąś dominującą częścią, władzą i tak dalej. I to bardzo dużo narzuca na mężczyzn, ale też bardzo dużo odejmuje kobietom, ale kobiety jednocześnie będąc też dokładnie w tych samych przekonaniach, cały Czas żyją i wymagają też tego od mężczyzn, więc trudno jest im zmienić na przykład właśnie myślenie o tym, że ta seksualność może być no właśnie bez erekcji, tylko że na przykład będziemy sobie tak po prostu się podotykać mogli i tak dalej. I najgorsze jest chyba to, że my po prostu cały czas to powielamy. Znowu, dlatego, że nie mamy edukacji seksualnej, że o tym nie rozmawiamy. Bardzo często o tym, że żyjemy jakimiś wyobrażeniami, że na przykład, nie wiem, kobieta ma być sexy, nie, a facet musi ją tutaj zdominować. No nie jest tak. W sensie takim, ja naprawdę jestem zwolenniczką tego, że męskość, kobiecość, po pierwsze my sami, sami wyznaczamy, że równie dobrze no właśnie w butach sportowych mogę Mogę być fantastycznie kobieca, ale mogę mieć jednocześnie też pierwiastek męski. Co nie ujmuje osoby, z którą się spotykam, która ma i pierwiastek męski i pierwiastek kobiecy i Dopiero to zobaczenie w ogóle człowieka, a nie wyobrażeń, tak na dobrą sprawę pozwala nam faktycznie na to, żeby jakoś to eksplorować. Faktycznie czasem to będzie trudne w takim znaczeniu, że no właśnie społeczeństwo też bardzo mocno nam narzuca, nie? Czyli że no właśnie jesteś kobietą, no to na przykład nie możesz uprawiać seksu tak często albo wstydź się, no to właśnie dlaczego nam na przykład libido spada, nie? No to się wstydzę, bo już uprawiałam ten seks na przykład dwa razy w tygodniu i co teraz, czy mogę więcej? Na przykład, nie, więc naprawdę tutaj jest sporo, sporo rzeczy, które jakoś tak wchodzą właśnie na ten ogólny klimat. No ale tak, no myślę, że chyba to, co jest najważniejsze, to naprawdę zachęcam ludzi do tego, żeby zastanawiali się nad sobą, to znaczy, jaka jest moja definicja seksualności, jakim ja jestem człowiekiem, jaki mam pierwiastek męski. Jaki mam pierwiastek kobiecy, jak chcę, żeby wyglądał mój seks? Czy mogę być i dominujący, dominująca i uległość też tam będzie się pojawiać? Więc naprawdę szukajmy, nie ograniczajmy się tymi stereotypami, bo one naprawdę nie tylko społeczeństwo nas je, nimi ogranicza, ale czasem niestety my sami, same też się nimi ograniczamy. A powiedz mi, jakie to są, gdybyś mogła. Mm... Skonfrontować albo nazwać, jakie są te typowe męskie przekonania, które według Ciebie, które są wokół seksu, które najchętniej chciałabyś z nim podyskutować, żeby ich było mniej, albo tu, są błędne. Tu dodam tylko pytanie, które się pojawia, bo pewnie to jakoś jest połączone. Dlaczego, jak się psuje w związku, to mężczyźni często nie mogą mieć erekcji? Bo się psuje, bo seks uprawiamy też głową mhm. i w ogóle seksualność mamy też bardzo mocno głową. I to co najczęściej, no to chyba jednakże facet zawsze może. Że zawsze musi mu stanąć i że musi być dominujący. A jak facet odmawia, albo nie ma ochoty na seks, no to właśnie na przykład albo dzieje się coś trudnego w relacji, no to czy łatwo jest osiągnąć wtedy reakcję? No kurczę, no trudno jest w ogóle wtedy pomyśleć, że mam ochotę na seks, nie? no bo coś się dzieje w relacji, no to jeżeli to naprawdę mnie dotyka, jeżeli to jest to naprawdę dla mnie trudny moment i trudne doświadczenie, to nie będę myśleć o innych rzeczach. No, chyba, że właśnie znowu nie jestem jakoś skontaktowany, skontaktowany ze złością, ze smutkiem, z żalem, z tym, żeby porozmawiać z drugą osobą, no to wtedy będę właśnie tym bardziej, na przykład, chcieć tego seksu, nie? E, natomiast, no, właśnie takie chyba rzeczy to to jest najtrudniejsze. No i to, że, no, właśnie ten patriarchat wtedy znowu się wkrada, i wtedy, na przykład, partnerki czasem zdarza się, że mówią: No, ale jak to ty nie możesz? Nie? Więc no to ten facet jeszcze bardziej nie może, bo wtedy nakręca się ta spirala. To jest to też dlaczego na przykład właśnie pojawia się ta kompulsja seksualna, czyli na przykład to oddawanie się masturbacji i pornografii. No bo. Z, z nim, z nią na przykład będzie mi trudno, bo pamiętam, jak kiedyś była jakaś rozmowa albo kłótnia, i ta osoba mi wykrzyczała, że bo ty nie jesteś wcale męski w tym seksie i w ogóle to ci nie staje. No i to są straszne słowa, żeby mhm. usłyszeć. A nie? czasami one wyskakują po prostu, nawet ktoś nie pomyśli, nie? Dokładnie. Bo jakby to są jakieś automaty po prostu z seriali, czy z filmów, czy z czegoś. Dokładnie, nie? Więc. To, to, to jest trudne. A jeśli chodzi właśnie, bo trochę my tutaj humorkujemy sobie, mówimy, czym się ręczy, i tak dalej, ale czy jest jakiś aspekt na przykład w taki komediowy, który cię drażni, że na przykład ta sfera, ja wiem, że na przykład często krytykowaną sferą jest na przykład w tym takim nurcie, powiedzmy, postępowym mówienia o seksualności, żeby przestać żartować z rozmiarów penisa na przykład, nie? Że, że, a, a czy ciebie jest, jakby poza tym, jest jeszcze jakiś aspekt taki komediowy, który cię drażni? Że o tym się żartuje, a trochę mm -hmm. mo można by na przykład o tym nie żartować, albo dać sobie spokój. No myślę, że chyba najgorszą taką rzeczą to jest to, że gdzieś yy, tak genderowo, czyli o płciach jakoś, nie? Że na przykład, mhm. że a, bo ona była zimna albo nie chciała i mu nie dała na przykład. Mhm. To to jest chyba takie najtrudniejsze, nie? Yy, natomiast też sobie tak myślę, że ja w ogóle lubię też, jak ludzie jednak potrafią w różny sposób rozmawiać o seksualności i też potrafią na przykład właśnie o cimci, rimci, yy, bo, bo na naprawdę w przeciwnym wypadku no właśnie to się robi wtedy tak bardzo poważne, że tym bardziej trudno wtedy ludziom w ogóle o tym pogadać, Tak, nie? Tak, 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 tak. No my trochę też wychodzimy z tego założenia, że super, to jest super, <grych> naprawdę. Że niekoniecznie chcielibyśmy o wszystkich tematach gadać super serio. Słuchajcie, jeszcze zostało parę pytań, to będzie długi odcinek, mhm. ale Mateusz jedzie do Ameryki, więc to <laughs> może jeszcze chwilę posiedzieć, a możemy zrobić teraz magię montażu i Teraz Mateusz tu siedzi, ale teraz opowie wam z Nowego Jorku, jak wygląda Nowy Jork. Play. Pry, tak to zrobimy? Tak, tak? ok. Dobra. Jestem tego pewien. tu duszy o tym wiem. chcesz na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się. I wracamy. I co bym Mateusz <stwarzyszy> o tym Nowym Jorku opowiadał? Teraz chyba będzie najważniejsze, no bo tak, Tutaj jest kilka takich pytań, które gdzieś y, mniej więcej wokół tego samego krążą, czyli jak często ten tegel robią osoby w długim związku, czy to spada z długością związku. Trochę spada, tylko znowu y, dlatego. I też było oczywiście pytanie jak. Podbić to, nie? Mhm, dobra. Spada y, tylko i wyłącznie dlatego, że na początku są emocje, czyli na przykład może, nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć tą drugą osobę, albo jest tutaj jakoś utrudnione, nie? Więc y, też myślimy o tym, y, więc tam siłą rzeczy, w naszej głowie dużo więcej tych myśli na temat seksualności, też tego kontaktu z drugą osobą się pojawia, co jest wtedy dużo łatwiejsze. Natomiast jeżeli ludzie już zaczynają się widzieć częściej albo zamieszkują razem, to Dynamika w ogóle relacji też będzie się zmieniać. Pojawiają się na przykład, nie wiem, kłótnie o to, kto musi kupić chleb czy mleko. Więc, jakby rzeczywiście gdzieś ta codzienność yy, przejmuje kontrolę i seksualność schodzi na plan dalszy. No i co warto robić? No, przede wszystkim warto rozmawiać. Yy, czyli warto na przykład sobie znowu ten raz w tygodniu, ale trochę inny niż yy, dzień niż ten seks, ustawić na taką datę, w której my siadamy. I rozmawiamy o seksie. To może być, nie wiem, z wykorzystaniem na przykład książki, która pokazuje jakieś pozycje, tak zwana Kama nie, obrazkowa. To mogą być karty, które jakoś zachęcają nas do tego, żeby w ogóle o tym porozmawiać, żeby w ogóle włączyć ten element do naszej codzienności. dostałam pozwolenie, więc używam tego. Jedna z relacji, która była u mnie w gabinecie, ukuła taki, znaczy, to słowo się pojawia, ale taki zwrot o seksualizacji codzienności, wśród dorosłych, co oznacza, że my codziennie, w codziennym życiu czasem zapominamy o tym, że na przykład, nie wiem, można powiedzieć mmm, ale fajnie wyglądasz, albo na przykład zrobić jakiś taki mały podtekścik, fajny, ładny, miły dla drugiej osoby, albo powiedzieć Ależ cudownie pachniesz, nie? Ależ na przykład pachniesz... Ciekawostka, tak Mateusz powiedział do Patrycji przed wejściem Bo Patrycja super pachnie i to Super, A jeszcze jak weszła Patrycja, to powiedziałem, rozbierz się i wszyscy zaśmiali, ale naprawdę, no musiała przecież się rozebrać z ciuchów, tak? Ale to naprawdę nie było spod tekstu. Ja zacząłem grać na basie wtedy. No, yy, ale bo tak, bo, bo też powiedzmy, te rozmowy o seksie, które tam powiedzmy robimy we wtorek, żeby robić cim, 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 cim w piątek, to mm -hmm. te rozmowy we wtorek nie muszą być hot, 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 tak? Nie, w ogóle. To mogą być po prostu rozmowy o jakimś tam części naszego życia, tak? Tak, albo na przykład y, ja też proponuję różnym osobom, żeby nie wiem, umieściły sobie w jakimś takim fajnym, znaczy w, 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 widocznym dla każdego dla każdej osoby miejscu coś, co będzie symbolizować im jakąś część seksualności. Okay. To może być kartka, to może być magnes, ale patrząc na tą część, na tą rzecz, ja już mam intencję tego, że okej, okay, seks i zobaczcie, i to słowo już mi się mhm. pojawia, i wtedy na przykład mogę pociągnąć dalej seks z drugą osobą, co chcę robić z drugą osobą, nie? I wystarczą 30, wystarczy 30 sekund, i ja już zupełnie inaczej mogę spojrzeć. No, my parę razy, nie wiem, chyba to o tym mówiłem, ale to może powiem jeszcze raz, że jest ta teoria, nasza teoria, w sensie, że musimy sobie stworzyć środowisko w miejscu, gdzie jesteśmy, do tego, co chcemy robić. Tak. Czyli na przykład, jak Magda tutaj, Wy nie widzicie, ale Magda ma tutaj studio nagraniowe, wiszą instrumenty, i wszystko jest gotowe, żeby robić muzykę, to jest raczej pewne, że jak znajdzie ją ochota, żeby robić muzykę, to sobie tu przyjdzie i będzie robiła muzykę. Ja mam moje wszystkie instrumenty pochowane gdzieś kurwa na dnie szafy i nie wiadomo gdzie one są. <gorszy> Najgorzej, nie? Część było w ogóle tutaj, więc jak mnie <gorszy> najdzie ochota, że pograłbym sobie na instrumencie, to musiałbym trzy przystanki przejechać do Magdy, żeby pograć na instrumencie. Więc tego nie zrobię na pewno. I stworzenie sobie. Mówisz teraz o graniu, czy to jest jakaś duża nie, nie, metafora? Nie to jest to ograniu. I stworzenie sobie środowiska do tego, żeby. Um, no żeby właśnie robić te rzeczy, które chcemy robić, tak samo jak właśnie tutaj w tym przypadku, no stworzenie sobie. I miejsca do tego, i jakieś intencje do tego. Jak ja mam porozwieszane wszędzie w domu zdjęcia moich znajomych i przyjaciół, no to wychodząc na przykład z domu, widzę ich twarze i miło o nich myślę, i jakoś mhm. tak cały czas to mam podtrzymane. Więc to jest chyba też taki element, że tak. właśnie, czyli trzeba po prostu gdzieś załączyć jakieś coś w mieszkaniu. A druga rzecz, że też pewnie warto zadbać o miejsce, gdzie to się ma odbywać, nie? W sensie, że tak. lepiej mieć fajne łóżko niż na przykład obsrany materac co oczywiście każdy z nas kiedyś przeżył, no bo byliśmy studentami, mieszkaliśmy każdy obsrał materac? Czy... nie, no ja już na przykład dostałem obsrany wszystko okay. wcześniej fajne to były czasy, teraz już chyba bym wolał tak nie żyć no. a ty Patrycja miałeś obsrany materac kiedyś? Jezus Maria. przejdź do następnego Ta. pytania dobra, teraz poważne rzeczy no, to jest najważniejsze pytanie, na które dzisiaj myślę od Spróbujesz pewnie odpowiedzieć, bo jestem kobietą, nie potrafię się masturbować, nigdy nie miałam orgazmu, czuję popęd seksualny, ale chyba mam jakąś blokadę. Od czego zacząć? Od podcastów. I od książek. Tutaj sobie tak myślę, że nie zaczynałabym, bo jeżeli będzie ta osoba, jest, mamy osobę, która na przykład rzeczywiście jakoś nigdy nie dotykała się to mówienie, a jednak spróbuj, może być po prostu trudne dla takiej osoby. Ale na przykład poczytanie różnych książek, nie wiem, pooglądanie różnych obrazków. No to rzuć może tytuły konkretne. Jakieś. Klub Chyba Namiętności jest taka książka, w której są też piękne. Klub Rozkoszy. O. Hmm. Grafiki, takie, Piękne, takie. tak. I tam, więc jakby oswojenie się w ogóle też, bo właśnie to, co jest też bardzo trudne w ogóle w seksualności, to to, że zobaczcie, jeżeli chodzi o twarze, ręce, ubiór, nogi, stopy, cokolwiek, my widzimy takie narządy innych osób, nie? Jeżeli chodzi o te penisy na przykład i o waginy, no to widzimy je na przykład na porno i tam się porównujemy do tego, do czego porównywać się nie powinniśmy, powinnyśmy. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o zobaczenie tego, no na przykład właśnie, co w ogóle mam między nogami, jak moje narządy płciowe wyglądają, to najpierw zaczynamy od tego, jak mogą wyglądać inne, e, vulva, e, też pap, na pewno było, ale jest taka galeria y, też pięknych grafik, które pokazują naprawdę bardzo różnorodne kształty, jeżeli chodzi o wulwy, y, co jest super ekstra piękne. De Wulwa gallery. Tak, dziękuję, dokładnie o to chodzi. I to jest przefantastycznie wykonane, więc, jakby oglądanie w ogóle takich rzeczy sprawia, że ja w ogóle dzięki temu mogę sobie na przykład, nie wiem, zobaczyć, nie? Później sięgnięcie na przykład po lusterko, w ogóle zobaczenie, czy ja w ogóle jestem w stanie dotykać na przykład z wewnętrznej części łódź, nie? Myśleć o tym. Czyli najpierw zaczynamy naprawdę powoli, i jak jestem gotowa, przychodzę dalej, bo wtedy naprawdę oswajam swoje ciało, nie? Czyli nie idę od razu na głęboką wodę, bo mogę sobie zrobić. Być krzywdę, ale oswajam to wszystko i teraz naprawdę nie oczekujcie, że od razu tam będzie orgazm i że w ogóle będą wytryski i że będą squirty i wszystko razem wzięte. Nie. To jest dodatek. I orgazm jasny, oczywiście. Jest fajny? No kurczę, jest fajny. Tylko, że nie musi być za każdym razem, to wcale nie jest tak, że spotykamy się w seksie tylko i wyłącznie po to, żeby mieć orgazm, tylko spotykamy się po wiele innych rzeczy. I między innymi w seksualności spotykamy się po to, żeby też na przykład zadbać o swoją, swoje zdrowie. Czyli jeżeli na przykład mam też problem, żeby właśnie podotykać swoich narządów intymnych, to Najpierw mogę narzucić sobie taką motywację zdrowotną, czyli okej, okay, wezmę lusterko tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych zmian. Nie? Czyli zobaczcie, mam inną intencję, ale się z tym oswajam. I teraz co miesiąc na przykład patrzę, jak wyglądają moje narządy intymne. No to już jestem bardziej oswojona z tymi narządami. Więc wtedy dotykanie ich i dawanie sobie przyjemności będzie po prostu trochę łatwiejsze. Okej. Okay. Cisza. Eee. Kurczę, bo to jest bardzo ciężko coś dodać, bo to jest bardzo konkretna wiedza tak. i, nie, i, e, 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 i faktycznie jest to bardzo pomocne, więc ja bym tego nie chciał zepsuć żartem. Tak, e, ale kolejne już możemy. Dlaczego? <laughs> dlaczego podniecają nas osoby, które mają nad nami jakąś władzę, typu nauczyciele księża Mateusz Płocha, szefowie? Jest <laughs> napisane naprawdę Mateusz Płocha? Nie. No właśnie. Szymon, czy czujesz, że Mateusz ma nad tobą nie. władzę? Mogę tak powiedzieć? Nie, nie ma. <laughs> Nauczyciele, księża, szefowie, czyli na tym się zatrzymajmy. Mm. Relacja władzy. Dlaczego jest sexy? A, bo też bardzo dużo znowu wnosi. To może być też o tym, że jakoś, no właśnie w tym seksie, albo dopiero w tym seksie możemy się jakoś spotkać też z tym. Może być tak, że na przykład może się ta dominacja odwrócić i to ja kogoś dominuję, albo czuję jakich, jakąś formę wyróżnienia. Czasem na przykład osoby, które u mnie w gabinecie poruszają wątek fantazjowania o nauczycielach, nauczycielkach, to są osoby, które mówią tak, bo na przykład, ta osoba mnie gnębiła, nie? Więc ta motywacja może być bardzo różna, ale może być też tak, że po prostu na przykład, nie wiem, no właśnie to a propos tego wojska, nie? I tam wyjeżdżania na wojnę, no to przecież mundur i w ogóle wszystko, co jest związane właśnie z militariami, też jest bardzo częstym elementem, jeżeli chodzi o fantazjowanie, bo też jakoś podnieca nas właśnie to, że ktoś nam mówi, co mamy robić, nie? Znowu, ja wtedy nie biorę odpowiedzialności, tylko ktoś mi mówi, a teraz się, roz a teraz się rozbierz, na no, przykład. Tak jak to. No wiem, już wszędzie, Kto by to powiedział. I jeszcze wiecie, wyobraźcie sobie, no właśnie, przychodzi ta osoba, która jest jakoś tak na przykład, nie wiem, w mundur ubrana, nie, jest ze szpicrutą na przykład. No to są wszystkie takie, nazwijmy to insygnia, które jakoś pokazują, że okej, okay, ja tutaj, no dobrze. Nie? Chyba tutaj gwiazdka, że to są polscy policjanci w tych mundurach obsranych, takich zwykłych, co oni mają na co dzień, co wyglądają jak by ktoś im ze starych ciuchów do biegania posklejał. Słuchajcie... A ja myślę, że to jest sexy. Te to też może być. Te zwykłe się. mundury, te takie portaliony. To a Przez propos te... tego zapachu, Chyba nie? Chyba tego posterunku nie oglądałeś i Kasi nie oglądałeś. No ale to oh, już zmienili przecież 100 razy od tego, nie wiem, nieważne. E, o, tutaj takie pytanie, z którym ja też się e, trochę mierzyłem. E, jak można pomóc sobie z niskim libido podczas brania leków od psychiatry? Mm. O, przede wszystkim dać sobie w ogóle przyzwolenie na to, że to może się zmienić. Yy, czasem jest też tak, że no właśnie, może porozmawiać z psychiatrą, psychiatrką, żeby jednak zmienić ewentualnie leki, ale czasem też jest tak. Że trzeba po prostu na swoją seksualność wtedy zobaczyć zupełnie z innej perspektywy, no bo przy braniu leków może być taka sytuacja, że właśnie to dotychczasowe napięcie, które mi towarzyszyło, jakby gdzieś popychało mnie do różnych rzeczy, teraz tego napięcia w taki sposób nie mam, więc ja muszę się zastanowić, czy ja w ogóle mam ochotę na seks. Więc tutaj trochę to jest zmiana w ogóle wokół tego, czym ta seksualność wtedy dla mnie jest, nie? co dostaje też od znowu tej drugiej osoby czy innych osób, no i też to, co do czego bym na zachęcała i może trochę namawiała, to jeżeli y, osoba jest w relacji to i druga osoba na przykład nie wiem no właśnie nie wie albo sama nie bierze leków więc na przykład nie do końca będzie wiedziała to naprawdę dowiedzieć się to znaczy żeby być ze sobą w tym że na przykład znowu możemy porozmawiać że jak się usłyszy odmowę to to nie będzie o tym człowieku tylko to będzie o mnie to jest moja decyzja i moja informacja do tej drugiej osoby więc naprawdę rozmawiajmy bo też sobie myślę to jest naprawdę no Normalne, że bywają takie momenty i okresy w życiu, że ludzie nie mają ochoty na seks. No właśnie, nie wiem, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, yy, pojawienie się dziecka, yy, nie wiem, egzaminy, albo po prostu mam intensywny czas, albo muszę podjąć ważną decyzję. Te wszystkie momenty w życiu mogą mnie trochę oddalać od mojej seksualności, bo ja mam dużo na głowie. I naprawdę trudno mi jest znaleźć tą przestrzeń, więc naprawdę nie przejmujcie się od razu. Nie wpadajcie w panikę, tylko usiądźcie sobie i się zastanówcie przy dobrej, ciepłej herbacie, o co chodzi z tą seksualnością. No bo też to nie padło dzisiaj ale chyba, że właśnie, że są różne fale, nie? W sensie tak. czasami mamy tak, czasami mamy tak, to się zmienia, fluktuje, Magda? Tak, ja chciałam też powiedzieć, że też mam doświadczenie bra brania leków od psychiatry i też się mierzyłam ze spadkiem libido, czy tam odczuwania po pożądania. I wtedy sobie czytałam jakieś tam różne rzeczy, i też to, co mi w ogóle zmieniło, jakby myślenie w ogóle o, o samym pożądaniu, było to, że wyczytałam w jakiejś książce, chyba to było Com Azioar. Jednej z sióstr Nagoski, już teraz mm -hmm. nie pamiętam, czy Emily, Emily czy Pewnie. Amelia. Mm -hmm. e, a propos tego, że też są różne rodzaje pożądania, że jest tak. to pożądanie spontaniczne, że idę sobie ulicą i nagle myślę sobie, a mam ochotę na seks, a jest też to pożądanie responsywne, które się pojawia na przykład w odpowiedzi na dotyk drugiej osoby albo na podjęcie tak. jakiejś czynności, no nie? I jakoś mi to super pomogło, że. Wtedy zauważyłam podczas brania tych leków, że właśnie bardziej mi się przekierowało w stronę tego responsywnego w ogóle odczuwania pożądania, niż że właśnie nagle spontanicznie mam ochotę, nie? Tak, no tak, bo ja, taki, ja zawsze pokazuję z, swoim osobom klienckim, że rzeczywiście, jak powiedzmy, zakres emocji, powiedzmy w przeciętnych okolicznościach, czy na przykład, właśnie jak osoba jest jakoś pod wpływem różnych doświadczeń życiowych, to mamy na przykład coś takiego, nie? Czyli mamy od powiedzmy jakiegoś hype'u po totalny dół i depresję. To co robią leki, zawężają to. I generalnie to jest tak, że wtedy właśnie ta spontaniczność dzieje się na tych zakresach. Czyli kogoś widzę i po prostu mam takie wow, nie? I to jest to, czego ludzie na przykład też się uczą, no bo właśnie to jest ta faza zakochania. A w sytuacji, w której mamy ten zakres trochę węższy, tam nadal będzie fajnie, nadal będzie z pożądaniem, ale właśnie to jest tak, że mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi, wiesz co? Dzisiaj zrób mi masaż, a później zobaczymy, co się wydarzy. Że no. to znowu nie musi do czegoś prowadzić, nie? Ale generalnie ja nadal mam jakąś ochotę, żeby z Tobą być, ale zobaczmy. No. Więc to jest jakąś Jeszcze ważne. inną rzeczą, która też się gdzieś łączy z tym braniem leków, na przykład często jest tak, że ja przynajmniej tak miałem, że no, z jakiegoś powodu brałem te leki, że miałem bardzo niską samoocenę mm -hmm. w epizodzie, no to wtedy ostatnia rzecz, jaką masz ochotę, to się właśnie rozbierać Otwierać. przed inną osobą i patrz, to jestem ja, co siebie This nienawidzę. Tak. Ja siebie nienawidzę, ale ty mnie pożądaj, bo no nie, no w sensie to ciężko wtedy jest. E, a też jest złudne, bo często na przykład te leki na początku ci dają busta do libido, nagle masz, boże, ale będę teraz maciej maleńczukiem, a się <laughs> potem okazuje, że gówno. E, no dobra, to już, bo tak, bo jeszcze było dużo pytań o przemoc seksualną i tak dalej, stwierdziłem, że... To następny, następny odcinek. Następnym razem, bo to jednak tak, są Tak, zachowajmy może po, po, też pogodny ton trochę tak, e, tak. dzisiaj. Ale też Patrycja powiedziałaś podcasty. Ty masz swój podcast. Dlaczego tak. się nie reklamujesz? Oj, bo już, bo już trochę nie nagrywamy z dziewczynami, ale tak, jest pomysł na comeback, okay. więc na razie no Ale te stare odcinki te można stare obejrzeć, są, ich nie oglądał, to dla niego to są nowe. To odcinki. są nowe, tak, dokładnie. Więc zapraszam seksozoficznie. Yy, taka ciekawa nazwa, ale rzeczywiście jesteśmy y, z dziewczynami, y, tworzymy Instytut Pozytywnej Seksualności, ja, Agnieszka Agata, także zapraszamy do naszego y, seksozofowania bardzo ciekawa ciekawe. No i na Instagram, gdzie można wygrać kolejny zestaw. Jeszcze nie wiemy, jakie jest pytanie. No i tutaj mam ostatnią rzecz. Co, co myślisz o tym? O, czy w ogóle tak uważasz, że co sądzisz o przesycie seksualnym w świecie? Reklamy, zdjęcia, piosenki, książki. To jest tak, że z jednej strony cieszę się jako seksuolożka, ale z drugiej strony wyobrażam sobie też, że po prostu niektórzy ludzie mogą być zmęczeni ale wierzę, że ten wychył wahadła w drugą stronę, czyli jak wcześniej w ogóle nie rozmawialiśmy, to teraz musimy naprawdę zrobić taki zalew, żeby po prostu było głośno wszędzie o seksie, tak żeby ludzie się po prostu oswoili i żeby można było o tym porozmawiać. Nie? Bo jakby sobie tak myślę, pozdrawiam moich rodziców. No właśnie, ja z rodzicami mogę sobie teraz porozmawiać o różnych rzeczach. Moja mama jakiś czas temu, bardzo dziękuję, poleciła mi jakiś, jakąś, Książkę z jakimś takim zabarwieniem erotycznym, więc czytając tą, hmm. y, y, ten opis z tyłu miał takie, no mamo. E, Parę y, razy też już dziś u nas w odcinkach padło, że y, o tym się tak specjalnie nie mówiło, ale harlekiny, które były o, czytane oczywiście. przez babci ciotki, no to przecież tam cały czas wzięła jego męskość, coś tam z nim zrobiła i tego, nie? Tak. Więc ja mogę sobie z moimi rodzicami porozmawiać o różnych rzeczach. Wiadomo, oczywiście wszystko z zachowaniem też bezpieczeństwa, dla każdej z osób, ale ja mogę sobie o tym porozmawiać, nie? E, nie wiem, my możemy porozmawiać właśnie o różnych doświadczeniach e, o tym, w jaki sposób też oni przeżywają, czy dla nich to jest okej, okay, czy nie. Moja mama swobodnie mi mówi o swoich doświadczeniach z menopauzy. To też jest część seksualności, nie? Mój tata mówi: No wiesz co, no już tak czuję, że po prostu robię się coraz starszy, nie? I jakby, że to wpływa na moje ciało, i w ogóle, więc. Nie takie rozmowy ja ze swoimi dziedzictami. Nie, gadam z moimi. Mama, nie będziemy nawet po tym odcinku gadać na. Wiesz, jakie to jest fajne, bo nagle A. się okazuje, że jednak. No, no, okay. <laughs> ja zadniłem ja, tę samą ja, sytuację, ja, ja, że. Ja, maja... się, ja się wstydzę samym tym, że ty to mówisz. Okej, okay, dobra. Ja zadziłem taką sytuacji, że moja siostra i moja mama faktycznie rozmawiały o seksie i próbowałem nie wtłoczyć w konwersację, powiedziałem nie! nie, nie. Jeszcze, jeszcze menopauza to jest taka. Rzecz, że okej, okay, ale jak na przykład tam, nie wiem, rodzice by mi zaczęli opowiadać, no bo my tutaj coś, ten, to bym. Nie, miała... nie, 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 nie. Tutaj absolutnie nie zachęcam właśnie do takich, tylko bardziej wiesz, ja też, ponieważ wiedzą, czym się zajmuję, to ja na przykład też ich pytam, właśnie pod względem, czy na przykład jakaś taka ogólna sprawność też w różnych kontekstach się zmienia. I rodzice mówią, no tak, no zmienia się, nie? Jakby, że o takich rzeczach możemy porozmawiać. Nie, cała reszta niech będzie ich indywidualną sprawą, nie? Natomiast, jak na przykład będą mieli problemy, po prostu wiedzą, słuchaj, podaj nam jakiś namiar, bo musimy skorzystać z jakiejś y, pomocy. No, ja wiem, że moi rodzice na pewno dwa razy uprawiali seks, bo jeszcze mam brata, więc to jest minimum wiedzy, <śmum> jakiej ja potrzebuję. I ja to jest. już więcej nie chcę wiedzieć nic. E, jeszcze na koniec, bo tutaj sobie zapisałem już, wyczerpaliśmy pytania, i następne, które zostały, były o przemocy, więc to sobie, sobie zostawiamy. No i tutaj jeszcze na koniec te padł termin dzisiaj terapia relacyjna. Mhm. E, jakbyś mogła powiedzieć w dwóch zdaniach, jak wygląda taka terapia? Co przychodzą dwie osoby i mówią ci, proszę pani, mamy problem z tym cim, -ci cim i co się dzieje dalej? Tak, y przychodzą dwie albo, albo i więcej. więcej bo czasami też i takie sytuacje się zdarzają coraz częściej i co się dzieje dalej? No na początku wiadomo jest wywiad, czyli osoby też trochę się przedstawiają, mówią o sobie, no i faktycznie mówią z czym jest trudność. Staram się też nie od razu nie używać sformułowania problem, bo ten problem, to wiecie, taki jest ciężki i mhm. mocny. Jak ludzie mają trudności, to one są trochę łatwiejsze do przeskoczenia i dowiaduje się o tym od każdej ze stron, w jaki sposób to widzi. Staramy się znajdować rozwiązania. Jeżeli e, o, na przykład ta trudność dotyczy faktycznie takiego seksualnego elementu, to tutaj mamy różne modele, różne ćwiczenia. Próbujemy tak, żeby na przykład osoby z sesji na sesję faktycznie też e, podoświadczały czegoś, zrobiły i wtedy dzielą się na przykład swoimi odczuciami, emocjami. A czasami jest tak, że zanim w ogóle przejdziemy do takiego elementu, to najpierw musimy sobie pogadać. I musimy sobie ustalić, no właśnie na przykład język, sposób mówienia, bo... Czasem gabinet i właśnie ta sesja terapeutyczna jest absolutnie jedynym miejscem, w którym ci ludzie mówią o seksualności. Więc to jest stworzenie naprawdę takiej przestrzeni, w której można naprawdę powiedzieć dużo, można poczuć się bezpiecznie. Jako ta osoba z zewnątrz, jestem też osobą, która daje taką y, możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron i właśnie takiego ogarniania czasowego, nie? bo czasami ludzie się też zapominają w sensie takim, że jak na przykład, Jedna osoba zaczyna mówić, to już wylewa po prostu wszystko. Później ta druga czuje się przytłoczona, zaczyna się bronić, czyli atakuje też drugą osobę. A jeżeli mamy tą jedną, która jakoś tak trzyma tą przestrzeń, i mówi: okej, okay, to zatrzymajmy się tutaj i wróćmy teraz do tego, to to jakoś porządkuje i jednocześnie trochę też nadaje też jakąś formułę temu, co można wykorzystać w domu, że można naprawdę inaczej porozmawiać. Okej. Okay. Yy, zatrzymajmy się tutaj. Wróćmy do tego. Nie, tak naprawdę kończymy po prostu odcinek, bo Mateusz musi spierdalać do Ameryki. A co? Yy, a my po prostu zostajemy na tym Gorchowie i będziemy sobie. Żyli tutaj. Dziękuję, Patrycja, Patrycja, bardzo Ci dziękujemy. To było naprawdę Dzięki. kawał brzetelnej y, wiedzy. Jestem zachwycony absolutnie. Myślę, Dziękuję. że to nie ostatni raz, jak się spotykamy. To nie ostatni to raz. To nie ostatni tak. raz. Y, I co? No, wpadajcie na nasz Instagram, na Patrycji Instagram, na Magdy Instagram, a czemu nie? Y, tak, Zapraszam. widzisz, Magda, nie zawsze muszą być takie odcinki, że po prostu wyłączasz się i ale myślę, się, ale obiecuję, nie, za tydzień będzie odcinek o wrestlingu, więc będzie spoko ale obiecujesz, że za dwa tygodnie będzie jakieś jebane gówno, na razie. <grytanie> pa, pa audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski czytał Grzegorz Kwiecień